To gospodarstwo rolne możemy uznać za typowe dla polskiej wsi końca XX wieku. Ładne murowane budynki, zabezpieczona studnia i prawidłowo zamontowana instalacja elektryczna, czyste, utwardzone podwórko, ciągnik wygrał rywalizację z koniem. Dobrze i funkcjonalnie urządzone gospodarstwo to bezpieczny warsztat pracy rolnika i jego rodziny. Sąsiad nie ma szans w konkursie gospodarności. Stare, drewniane budynki grożą zawaleniem. Zniszczony ciągnik. Porozrzucane i niekonserwowane narzędzia rolnicze niszczeją i tracą wartość użytkową. A poza tym są stałym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Aż strach pomyśleć, co by się działo, gdyby tu wybuchł pożar. Stan tego gospodarstwa całkowicie uzasadnia twierdzenie ekspertów, że praca w rolnictwie stwarza więcej zagrożeń niż w hutnictwie i górnictwie. Dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia rolników mogą być wykonane sposobem gospodarskim maszyny i urządzenia. Takich ciągników pracuje w rolnictwie około 50 tysięcy. Choć są eksploatowane na drogach lokalnych i polnych, nie zostały dopuszczone do ruchu na drogach publicznych. Wypadki przez nie spowodowane należą do grupy stanowiącej około 32% ogólnej ilości wypadków śmiertelnych w rolnictwie. Ciągnik wyprodukowany fabrycznie, ale pozbawiony odpowiednich urządzeń zabezpieczających i nieodpowiednio eksploatowany, może zagrażać zdrowiu i życiu użytkowników. Wykorzystywany w terenach równinnych jest bezpieczny. Niebezpieczeństwo wzrasta w terenie pagórkowatym. Skutki takiej wywrotki nie są trudne do przewidzenia. Aby uniknąć tragicznych konsekwencji takich wypadków, należy pamiętać, że ciągniki używane w terenach pagórkowatych, podgórskich, górskich, na pochyłościach przekraczających 12 stopni, powinny być wyposażone w ramy ochronne lub wzmocnione kabiny. Tak zainstalowane zabezpieczenie, wykonane z grubych, stalowych, specjalnie profilowanych rur, gwarantuje maksimum bezpieczeństwa. Odpowiednio skonstruowana kabina chroni znajdującego się wewnątrz kierowcę. Kabiny przed dopuszczeniem do seryjnej produkcji są wszechstronnie testowane. Poważne zagrożenie w rolnictwie stwarza grupa maszyn i urządzeń współpracujących z ciągnikiem, zwłaszcza wtedy, gdy wirujące części robocze są nieosłonięte. Do tej grupy maszyn należy roztrząsacz obornika. Jednym z warunków bezpiecznej pracy jest zastosowanie właściwej osłony wału odbioru mocy. Ta siatka chroni przed skutkami uderzeń kamieni wyrzucanych przez adapter roztrząsający. Także wszystkie mechanizmy napędowe ukryte są pod osłonami. Jaskrawy kolor ostrzega przed niebezpieczeństwem.
Pamiętamy bałagan panujący na podwórku sąsiada. Niosąc ciężar, ma ograniczone pole widzenia. Pozostawione w przypadkowym miejscu narzędzia są przyczyną groźnych wypadków. Spowodowane są one najczęściej niechlujstwem i lenistwem rolników, brakiem porządku w obejściu i budynkach. Stanowią około 5% ogólnej ilości wypadków śmiertelnych i prawie 22% ogólnej ilości wypadków ciężkich. Praca ciągnika ze snopowiązałką wymaga współdziałania dwóch ludzi. Niezbędnym warunkiem bezpiecznej pracy jest ustalenie sposobu porozumiewania się w sytuacjach awaryjnych. Przypominamy, że podczas usuwania usterek napęd na snopowiązałkę musi być bezwzględnie odłączony. Usterka naprawiona. Kierowca może dopiero wtedy włączyć napęd, gdy obsługujący maszynę da mu sygnał. Kombajn do zbioru zbóż budzi respekt swoją wielkością. Rutyna codziennej pracy stępia jednak wyobraźnię. Świadczą o tym dane statystyczne. Nieumiejętna obsługa m.in. tej maszyny powoduje prawie 10% ogólnej ilości wypadków śmiertelnych. Ponad 16% to wypadki ciężkie. Kombajnista stwierdził awarię i zatrzymał kombajn. Nie wyłączył jednak mechanizmu napędzającego przyrząd żniwny. Dokonywanie jakichkolwiek napraw w takich warunkach zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Aby bezpiecznie dokonać naprawy, należy postępować w następujący sposób. Wyłączamy mechanizmy napędowe i silnik. Następnie opuszczamy kabinę i podnosimy osłonę zabezpieczającą napęd. Lokalizujemy i usuwamy usterkę. Teraz, po ponownym zajęciu miejsca w kabinie, możemy bez obaw uruchomić kombajn i kontynuować pracę. Prawda, jakie to proste? Pamiętamy człowieka, który przez własne bałaganiarstwo i głupotę upadł na pozostawioną w przypadkowym miejscu bronę. Tutaj zadziałał ten sam mechanizm bezmyślności. Tylko człowiek pozbawiony wyobraźni może przewozić ludzi w taki sposób. Tej tragedii można było uniknąć. Jeszcze jedna bezsensowna śmierć. Tego rodzaju upadki stanowią ponad 25% ogólnej ilości wypadków śmiertelnych i około 24% ogólnej ilości wypadków ciężkich. To budzi grozę. Konstruktorzy i producenci maszyn rolniczych wyposażają swoje wyroby w odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed wypadkami. Jedynie działalność niezgodna z zasadami eksploatacji i przepisami BHP może być przyczyną wypadków. Thank you.
Stan techniczny instalacji elektrycznej oraz urządzeń napędzanych energią elektryczną w gospodarstwach rolnych jest wysoce niezadowalający. Oto typowy przykład nieprawidłowo podłączonego urządzenia. Brak wtyczki, prowizorycznie połączone przewody nie gwarantują ciągłości w dopływie prądu. Trzeba zobaczyć, co się stało. Jest prąd, czy go nie ma? Najczęściej niestety sprawdza się ręką. Znów głupota, nonszalancja, a może brak podstawowej wiedzy na ten temat były przyczyną śmierci człowieka. Wadliwa instalacja elektryczna, samodzielnie i niefachowo wykonane naprawy, a także brak konserwacji urządzeń elektrycznych to główne przyczyny wypadków i pożarów w gospodarstwie rolnym. Pomoc medyczna w naszym filmie była niestety potrzebna wielokrotnie. Widzieliśmy tylko niektóre z długiej listy tragicznych wypadków w rolnictwie. Jest ich coraz więcej, a przecież wieś nowoczesna powinna być wsią bardziej bezpieczną. Przestrzegajmy więc przepisów BHP. Bądźmy rozważni w działaniu. Dbajmy o stan techniczny naszych maszyn i urządzeń. Niech postęp w rolnictwie zawsze kojarzy się nam z bezpieczeństwem. Ah.